26 to Denis Korniłow. Bardzo nierówno skoczący, bardzo. Och, właśnie to co mówiłem. Nigdy nie wiadomo co Korniłow zrobi, a teraz oddał najdłuższy skok konkursu. Mimo lądowania niezbyt pewnego, noty będą na pewno wysokie, bo skok był przedniej marki. No mamy na pewno nowego lidera. Denis Korniłow. No. 19 za takie lądowanie od Francuza. 18,5. No, ale może.